Siemaneczko, witajcie ponownie. Dzisiaj krótki, szybki odcinek. Będziemy robić omleta owsianego na słono. Taka mini pizza, jakieś resztki z lodówki idealnie się nadają, żeby sobie położyć na tego omleta na słono. Wychodzi wtedy super mini pizza, także zapraszam. Ok, dzisiaj używamy bardzo małą ilość składników. To są 3 jajka, emki i 50 g płatków owsianych błyskawicznych. Potrzebna Wam będzie porcja ziół. Przede wszystkim ja tutaj mam pieprz ziołowy, zioła prowansalskie, oregano i bazylia. Trochę soli dorzucicie według własnego uznania. Co robimy na początku? Miksujemy płatki owsiane, blendujemy albo miksujemy je na mączkę, przez co w ogóle nie będą wyczuwalne w naszym omlecie. Omlet będzie mięciutki, bez grudek. I na koniec dorzucamy jajka. I teraz dosypujemy sporą ilość ziół, przypraw, zioła prowansalskie, tak na oko, pół łyżeczki. Do tego sobie jeszcze, oczywiście w tamtym składzie oregano było, ale ja na tyle lubię oregano, że sobie dosypię samo. I pół łyżeczki pieprzu ziołowego, sól. I wszystko razem blendujemy. Dobrze, w tym momencie nasz omlet, nasza mieszanka jest gotowa, żeby wylać na rozgrzaną patelnię. Na patelnię wylewam kropelkę oleju z pestek winogron, rozsmarowuję ręcznikiem papierowym, czekam chwilę, aż patelnia się nagrzeje i wylewam całego omleta. I teraz średni ogień, żeby nie przypalić sobie od dołu. Parę minut na jednej stronie. I obracamy omleta. Po obróceniu dokładamy sobie składniki. Ja już sobie pomału szykuję i za chwilkę sobie coś dorzucę. Jeszcze chwila. Jest już ładnie przyrumieniony, ale myślę, że jeszcze minutę go zostawię. Drodzy widzowie, w wolnej chwili, jeśli używacie, zapraszam na Instagrama Policzonej Szamy. Zdjęcia z tego, co się dzieje na kanale i nie tylko. Czuć już zioła. Ja teraz, gdy omlet robi nam się z drugiej strony na małym ogniu, mogę sobie wrzucić składniki na górę. Jako że robimy sobie omleta à la pizzę, mam tutaj rozdrobniony ser cheddar. Dosłownie parę gramów tego sera sobie tu wrzucę na górę, żeby się lekko tylko przytopił. Zostały mi 3 plasterki salami, które sobie również wrzucę na górę. Suszony pomidorek, trochę cebulki. Myślę, że jeszcze się nadaje do jedzenia. Całą sobie tutaj wrzucę, bo muszę ją dzisiaj zjeść. Kończy mi się termin ważności. Najlepiej spożyć do. I to było do, to jest dziś. Więc sobie całą ją zjem. Dodam jeszcze 3 przekrojone oliwki. Zakryję całość przykrywką i na minimalnym ogniu poczekam, aż mi się delikatnie mozzarella roztopi. I będę zajadać. Sprawdźmy jeszcze na dole, jak to wygląda. Bardzo fajnie przypieczony. Ok. Także tak wygląda sobie mój omlet owsiany à la pizza ze składnikami, które Wam pozostają w lodówce. Możecie sobie wrzucić na górę i zrobić taką mini pizzę. Ja teraz sprawdzę samego omleta, jak on nam smakuje. Zobaczcie sobie w środku, tak wygląda. Świetny, mocno ziołowy, naprawdę świetna opcja, polecam taką formę omlecika sobie zrobić z płatkami owsianymi, aby podbić sobie te węglowodany. Na górze trochę trzeba doliczyć tych tłuszczy z salami, z sera przede wszystkim tłuszcze, trochę białka, ale to już poza tym, co Wam teraz podam, ponieważ w tym omlecie owsianym bez dodatków dostajecie tyle makro, tyle kalorii. Łapka w górę, jeśli się podobało. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli, aby nakręcić w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.